przechodziłem przez koronawirus. Dużo się bałem, bo jest przewlekle chory, na chorobę obturacyjną. No i nie wiadomo, bo kto wiadomo strzela, to może zająć pióro. To był bardzo, bardzo ciężki czas dla nas jako pracowników. Teraz mamy spokój już, bo wszyscy nasi podopieczni są zaszczepieni. Jako pracownicy ośrodka dla osób bezdomnych zachęcamy wszystkie osoby, które są w kryzysie bezdomności do tego, żeby podjęły jedną tą decyzję na to, że chcą się zaszczepić. Praca w Domu Pomocy Społecznej też jest taką pracą misyjną. No, jesteśmy odpowiedzialni za tych ludzi i teraz stawiamy na szali właśnie swoje jakieś takie obawy, niepotwierdzone jakieś tam rewelacje. No i realną możliwość zakażenia ludzi, którzy są o obniżonej odporności, za których jesteśmy odpowiedzialni i którzy no, mogą na skutek tych naszych obaw umrzeć. To jest sytuacja taka dramatyczna. Uruchomiliśmy w trybie nadzwyczajnym projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod nazwą Razem Przeciwko COVID-19. W ramach pierwszego rozdania wsparliśmy 254 instytucje na łączną kwotę 8,5 miliona złotych. Warto się szczepić dlatego, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania wśród osób, wśród których żyjemy. Ja jako Polak i jako pracodawca apeluję do wszystkich, żeby się zaszczepili. To nam gwarantuje bezpieczeństwo, nam to gwarantuje spokój. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą nas przed zarażeniem się różnymi chorobami i ludzkość tak naprawdę korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od wielu lat. Chorowałam na koronawirus. Ale już więcej nie chcę chorować. Warto się szczepić. Jeton nie boli. Wszyscy niech się szczepią, bo to jest konieczność. Raz dla siebie, dla zdrowia i drugi raz dla otoczenia.